Dzień dobry kochani, właśnie jesteśmy w drodze w bardzo fajne miejsce. To będzie w ogóle bardzo fajny dzień skupiony wokół organizacji spraw ślubnych, tych przyjemnych, bo dzisiaj jedziemy pobrać pomiary na garnitur ślubny Dana. Dan będzie miał garnitur szyty na miarę, więc dzisiaj będzie miał pobierane pomiary, będzie wybierał różne dodatki, co jak dokładnie chce, więc zapowiada się bardzo fajny dzień. Garnitur oficjalnie wybrany, w tle słychać, że humory dopisują. Teraz czas pobrać pomiary. The shoulders are nice. Obviously, it's, the shoulders. Again, when you build shoulders, you build in here and there, you end up with this bit here, which is quite common with him and that. Yeah. Now, if I go any bigger for that to hang straight down there, it will just look huge on his shoulders. You can look like a triangle. Mm-hmm. So you will get this little bit of a divot there. That's fine. Okay, just spin around to the front. That's a bit better one. Thanks, babe. Dan upewnia się, że mam dobre światło dla was, kochani. Jak miło. Jesteśmy już po wizycie w tym miejscu, o którym wam mówiłam. Wymiary pobrane, wszystkie dodatki zaakceptowane, więc teraz ja już osobiście efekt końcowy zobaczę dopiero na ślubie. Tak się umówiliśmy. Dan nie zobaczy mojej sukni. A ja nie zobaczę jego garnituru, więc nie wiemy, jak do końca będzie to wszystko wyglądało. No, ale efekt końcowy dopiero zobaczę na ślubie, więc to jest takie śmieszne w ogóle. Całe to przygotowanie to jest coś takiego, no wiecie, to się robi, tak powinno być, że się robi to raz w życiu. I te emocje właśnie, że wiecie, no nie wiem, jak on będzie wyglądał, on nie wie, jak ja będę wyglądała. Fajnie. Dogrywam głos, bo strasznie głośno grała muzyka, ale po wyborze garnituru poszliśmy jeszcze z mamą Dana na kawę i ciacho. Tata Dana niestety nie mógł do nas dołączyć, ale my miło spędziliśmy czas. Jesteśmy już w domu. Słuchajcie, to był tak super dzień. Ja to w ogóle uwielbiam te dni typu wybieranie sukni ślubnej, wybieranie garnituru, przymiarki, wybór obrączek chociażby. To są takie dni, które wprowadzają taką magiczną atmosferę i taką ekscytację, że wiecie, że ten dzień nadchodzi. W takie dni faktycznie czuję się to, że bierzemy ten ślub i w ogóle my jesteśmy w te dni i w ogóle wiecie, te dni dają nam taką energię, jakbyśmy byli po prostu
parą takich, wiecie, zakochanych nastolatków, jakbyśmy się w ogóle dopiero co poznali. I dla mnie, dla kobiety to też jest fajne, że ja widzę, że tą ekscytację mam nie tylko ja, ale że Dan tak samo jest podekscytowany właśnie tymi wyborami, tymi wszystkimi, wiecie, przygotowaniami ślubnymi. To jest dla mnie tak fajne, że my w tym jesteśmy faktycznie razem, tą taką energią, tą ekscytacją. W ogóle dzisiaj to miejsce, w którym byliśmy, słuchajcie, ja się czułam, jakbym weszła do takiej jakiejś męskiej sfery, męskiej groty, do której kobiety nie mają wstępu, a ja jakimś cudem się tam prześlizgnęłam i mogłam to wszystko popodglądać, bo wiecie, tak jak wybór sukni ślubnej był w kolorach bieli, różu, złota, wszystko było tak po babsku, że tak powiem, tak wybór tego garnituru, to były te takie ciemne męskie wnętrza, ciemne dodatki, wszystko było takie, wiecie, mega klimatyczne i fajnie było wejść w ten klimat. Mnie już więcej na tych spotkaniach nie będzie niestety, bo nie zobaczę ostatecznej wersji garnituru aż do ślubu. Natomiast fajnie było w tym uczestniczyć i też na pewno ten dzień był wyjątkowy i fajnie, że mogę też nakręcać te vlogi, wiecie, bo będziemy mogli zawsze do końca życia do tych vlogów wracać i za to kocham też YouTube, że nie tylko tworzę content dla Was, ale ja go też tworzę dla nas. To jest dla nas super pamiątka, więc kochani, teraz idę spać. Widzimy się jutro rano, bo tak jak wyszliśmy o 8:30, tak teraz już się ściemnia. Jesteśmy padnięci i czas iść do łóżka, ale widzimy się rano. Give me love, give me all your love, oh, 'cause I want you. Od nowego roku mamy z Danem takie postanowienie, że co drugi tydzień jedno z nas organizuje randkę niespodziankę. I nie chodzi o to, że to ma być randka, która wymaga jakichś dużych nakładów finansowych, a taka, która będzie kreatywna i od serca. No i jutro wypada moja kolej. Dan nie ma pojęcia, co przygotowuje, wie, że jutro jest moja kolej, ale nie wie, co przygotowuje, a ja chcę zrobić nam randkę, której motywem przewodnim będzie nasz ślub, dlatego że główną taką radą, którą ciągle słyszymy, to to, żeby pamiętać, że to jest nasz czas, żeby skupić się na sobie, nie zapomnieć o tym, co jest najważniejsze w tym wszystkim, w całym, wiecie, tym załatwianiu różnych spraw i żeby się nie stresować, więc ja stwierdziłam, że upewnię się, że my celebrujemy nas w tym wszystkim i skupiamy się na sobie. Jutro organizuje nam randkę, właśnie której motywem przewodnim będzie nasz ślub. Pozamawiałam różne dekoracje, więc zaraz Wam wszystko pokażę. Póki co mam takie dekoracje, to są takie ozdoby do babeczek, które mam zamiar kupić. Garnitur ślubny, zobaczcie jaki czad. I sukienka ślubna, tutaj mam też złote i srebrne takie foremki do babeczek, żeby to wszystko ładnie też wyglądało. W te babeczki potem będą wetknięte te garnitury. Mam też napisy Love, I do, to bardziej na zaręczyny. O, słuchajcie, zrobiłam taką personalizowaną etykietę na szampana. Można było wpisać, wiecie, swoje imiona i jakąś wiadomość, więc wpisałam Paulina and Dan. We are getting married! I jeszcze do tego znalazłam w Tesco, słuchajcie, takie makaroniki w kształcie serduszek, więc idealnie mi się to wpisało w tematykę, tylko chowam je teraz w lodówce za szczypiorkiem i ziemniakami, żeby Dan ich nie znalazł, bo od razu by je zjadł, bo on uwielbia makaroniki, więc musiałam je dokładnie schować w lodówce na jutro. Dobra, mamy kolejny dzień, dzisiaj jest dzień randki, no i słuchajcie, cały czas się tak zastanawiałam, no bo ja mam, wiecie, te przekąski przygotowane w formie tego angielskiego, nie mogę powiedzieć nazwy, napiszę tutaj na ekranie, o co mi chodziło, bo Dan usłyszy, on nie wie, co ja przygotowuję, no ale stwierdziłam, że to będzie za mało do zjedzenia, bo zazwyczaj ta randka jest połączona z obiadem, a ja na obiad nic nie mam, ja mam bardziej takie przekąski, więc stwierdziłam, że do tego wszystkiego zamówię pizzę, no i hit jest taki, że Dan myśli, że ta moja kreatywna randka, którą mam na dzisiaj, to jest właśnie pizza, bo nawet coś tak powiedział, że aha, czyli dzisiaj taką mamy randkę, że ja zamówię
Pizzę, zamówię pizzę oczywiście, ale on się nie spodziewa, że oprócz tego będzie cała celebracja skupiona wokół nas i naszego ślubu, więc połączymy jedno z drugim. Wiem, że on na tą pizzę miał ogromną ochotę cały tydzień i jakoś tak o niej gadał, więc stwierdziłam, że to będzie na szybko, będzie prosto, a przynajmniej będę mogła na spokojnie zająć się tym afternoon tea. Powiedziałam to. Powiedziałam to. Czekaj, czy to słyszał? No nic, zobaczymy. A jeżeli spodobał wam się mój dzisiejszy outfit of the day, to muszę wam się do czegoś przyznać. To jest tak naprawdę koszulka Dana, którą ja wysuszyłam w nieprawidłowej temperaturze i po prostu się skurczyła, więc takim oto sposobem jest to teraz moja koszulka. Ja jestem zadowolona. Dan niekoniecznie, jak sobie możecie wyobrazić. Zobaczcie w ogóle, jakie piękne kwiaty dostałam od Dana już ponad tydzień temu i powiem wam szczerze, że kwiaty od Dana zawsze trzymają mi się bardzo długo, a moja mama mówi, że to kwiaty dane od serca zawsze się długo trzymają, więc no mam nadzieję, że coś w tym jest. Zobaczcie, jakie mają w ogóle piękne, duże główki te róże. Cudne. Dobra, do tego przepisu potrzebujemy tylko i wyłącznie ciasto francuskie, szczypiorek czy coś innego po prostu zielonego, jak to moja mama zawsze mówi, dodaj tylko coś zielonego, ser, szynka, możecie nawet dodać pieczarki, cokolwiek, ja dodaję po prostu ser, szynkę i szczypiorek, jako bazę dajemy ketchup. Ciasto francuskie smarujemy ketchupem, kładziemy plastry szynki, sera. Możemy dodać, tak jak mówiłam, szczypiorek, przeróżne składniki. No my robimy różne kombinacje. Dzisiaj padło na taką klasyczną, bo dużo tych smaków będzie i tak do wymieszania, więc robię takiego klasyka. No i teraz to wszystko będę zawijała. Dobra, mamy efekt końcowy. Zacznijmy od góry. Tutaj mamy serduszka, makaroniki. Dalej mamy babeczki, które mają powtykane właśnie suknię ślubną i tą marynarkę. Dalej mamy jeszcze kolejne dwie babeczki. Jedna z napisem love, druga z znowu garniturem ślubnym i suknią ślubną. A z tyłu mamy te rolatki. Ja wiem, że wszystko to jest takie trochę pomieszane, ale chciałam osobno zrobić talerzyk z tymi rolatkami, no ale słuchajcie, niestety nie zmieściłyby mi się te babeczki u góry tutaj wszystkie, bo one są bardzo wysokie, tego nie przemyślałam, ale myślę, że nic się nie stanie. No i tutaj jest jeszcze ta personalizowana etykieta na szampana. Myślę, że Dan zauważy ją, bo jest bardzo spostrzegawczy jak na mężczyznę, naprawdę bardzo. No więc tak się to prezentuje. Kochani, dziękuję.
dziękuję Wam ślicznie za oglądanie tego vloga. Jeśli Wam się podobało, to koniecznie zostawcie kciuki w górę pod tym filmem i zostawcie subskrypcję, żeby absolutnie żaden film Was nie ominął. Ja się już z Wami żegnam. Dziękuję Wam, że byliście. Jest mi bardzo miło, że towarzyszycie nam w tych szczególnych przygotowaniach do tego wyjątkowego dla nas dnia. Życzę Wam przepięknego dnia lub wieczoru, w zależności od tego, kiedy oglądacie tego vloga. No i widzimy się już w kolejnym. Pa! Trzymajcie się!